W czwartek 10 października w Nowej Rudzie w ramach projektu pod nazwą Promocja dobrych praktyk miast partnerskich na polsko-czeskim pograniczu odbyła się Międzynarodowa Konferencja Miast Partnerskich. Konferencja dzisiaj w ramach wspólnego projektu z naszym miastem partnerskim Bromów dotyczy dobrych praktyk dotyczących współpracy miast partnerskich, współpracy przygranicznej między Bromowem a Nową Rudą, w której uczestniczą również nasze pozostałe dwa miasta partnerskie, czyli Castrop Rauxel z Niemiec i Wallers-Arenberg z Francji. Konferencja ma na celu przybliżenie naszym partnerom również z Niemiec i z Francji współpracy, którą realizujemy z miastem Bromów. To tak naprawdę niedługo blisko 30 lat współpracy z Castrop Rauxel z Bromowem, troszeczkę mniej z francuskim Wallers-Arenberg, ale to współpraca, która przynosi duże efekty, szczególnie z miastem Bromów, bo jest nam najbliższe, jesteśmy sąsiadami po dwóch stronach granicy, więc realizujemy wspólnie wiele przedsięwzięć, wspólnych projektów, które służą mieszkańcom zarówno w sferze kultury, oświaty, edukacji, jak również infrastruktury. To przybliża nas do Czechów po drugiej stronie granicy. Natomiast cieszę się bardzo, że są z nami partnerzy z Niemiec i z Francji. To również wiele lat wspólnych spotkań, wymiany doświadczeń, praktyk. Są to oba miasta, które troszkę wcześniej niż Nowa Ruda, ale również borykały się z dużym problemem związanym z likwidacją górnictwa. Mogliśmy zobaczyć, jak to robili Niemcy, mogliśmy zobaczyć, jak to robili Francuzi, mogliśmy pewne doświadczenia z ich miast przenieść do Nowej Rudy. Bonjour, je suis Salvatore Castiglione, le maire de Wallers-Arenberg. On est très heureux. Pan mer miasta partnerskiego Wallers-Arenberg ma zaszczyt przebywać dzisiaj podczas spotkania i konferencji dotyczącej współpracy miast partnerskich. Pan mer odkrył Nową Rudę po raz pierwszy w 1995 roku i bardzo chętnie odwiedza nasze miasto. Cette année, je reviendrai encore l'année prochaine pour le 25e anniversaire. Tak przyjechaliśmy na zaproszenie pana burmistrza Nowej Rudy, ponieważ z Nową Rudą współpracujemy już wiele lat. Przyjechaliśmy tutaj na konferencję miast partnerskich. Jesteśmy bardzo nas cieszy, że mogliśmy przyjechać i możemy współpracować z Nową Rudą. Oczywiście odczuwam tutaj wiele zmian, jeżeli chodzi o współpracę z Nową Rudą, jeżeli chodzi o w ogóle wygląd z Nowej Rudy. Do Nowej Rudy przyjeżdżam już od 20 lat. Wiele się tu zmieniło, wiele zostało wyremontowane, na przykład bardzo ładny rynek. Krasne namiesti. My freuen uns sehr, dass wir. Bardzo cieszymy się, że zostaliśmy zaproszone na to spotkanie międzynarodowe miast partnerskich i naszym, powiedzmy, takim planem na przyszłość jest też intensywna współpraca w skali międzynarodowej, to znaczy, że chcielibyśmy pogłębić kontakty młodzieżowe i w kulturalnych zakresach również. Te kontakty są bardzo intensywne, ale mamy nadzieję, że jeszcze będziemy mogli je pogłębić, jeśli chodzi o współpracę, szczególnie w zakresie młodzieży. Jest to spotkanie organizowane w ramach projektu unijnego polsko-czeskiego, które ma przede wszystkim za zadanie zacieśnić współpracę, jak również zapoznać się nawzajem z możliwościami oraz sprawami związanymi z funkcjonowaniem tych właśnie miast partnerskich, ich ofertami przemysłowymi, kulturalnymi, sportowymi czy turystycznymi. No i też przy okazji podsumowanie działalności już kilkunastoletniej, bowiem mamy pierwsze porozumienie podpisane w 1991 roku z miastem partnerskim Castrop Rauxel. Dwa lata później podpisaliśmy porozumienie z czeskim Bromowem, a w 1995 roku z miastem Wallers-Arenberg. Nasze kontakty są związane z też tradycjami historycznymi. Podpisanie porozumień z Castrop Rauxel wiązało się z tymi jeszcze przedwojennymi tradycjami związanymi z katastrofą w
kopalni w Nowej Rudzie, która zbliżyła, można powiedzieć, mieszkańców obu miast, ponieważ ratownicy z Castrop-Rauxel przyjechali pomagać wydobywać ciała poległych w kopalni górników, przejęli też ich rodziny po części. Także po tych latach socjalizmu, których nie można było takich kontaktów utrzymywać, zostały one kontynuowane i trwają do dzisiaj.